Pierwszy raz w historii tej potworności było coś takiego, że Polak bije Niemca. Mimo całej swojej tragedii bycia w obozie, musieli właśnie zabawiać tych esesmanów. Jestem bokserem i jestem mistrzem wszech wag w Auschwitz. Tadeusz Pietrzykowski, numer 77, trafia do obozu Auschwitz pierwszym transportem jako więzień polityczny. Praktycznie od samego początku wie, że aby przetrwać, musi się wyróżnić spośród tysięcy innych numerów, za którymi kryją się ludzie. Auschwitz staje się tyglem ludzi z całej Europy o różnych uzdolnieniach, różnych zainteresowaniach i przede wszystkim wielu talentach. W zasadzie Auschwitz był miejscem, w którym każdy sport uprawiano. Mówimy o piłce nożnej, mówimy o boksie, te były najpopularniejszymi dziedzinami sportu, ale mówimy również na przykład o pływaniu, niekoniecznie jako zawody, ale jako dyscyplina, którą przede wszystkim niemieccy więźniowie kryminalni mogli pływać. Mówimy o nielegalnym pływaniu w Monowicach, w basenach przeciwpożarowych jednego z najlepszych europejskich pływaków, panu Nakasz, zresztą wielokrotnym rekordziście świata w pływaniu. Mówimy również o szachach, mówimy o grze w brydża, mówimy o pewnych sytuacjach, w których więźniowie mogli na przykład biegać czy inne dyscypliny lekkoatletyczne uprawiać. Przed wybuchem II wojny światowej Tadeusz Pietrzykowski trenuje boks i jeszcze nie wie, że to właśnie boks zupełnym przypadkiem da mu nadzieję na przetrwanie i możliwość pomocy innym. W jedną z pierwszych niedziel marca, kiedy łapał wszy i siedział przed barakiem, przybiegli jego koledzy i powiedzieli mu: Teddy, czy chcesz się boksować? Jest tutaj taki jeden kapo. Walter Dunning był kapo niemieckim oczywiście. Chodź, dostaniesz chleb, dostaniesz margarynę. Przed wojną trenerem Teddy'ego jest Felix Stamm, pięściarz, trener polskiej reprezentacji i sędzia. Dlatego technicznie Tadeusz Pietrzykowski jest bardzo dobrze przygotowany do walki. Był to najprawdopodobniej żywy ring, czyli czterech więźniów, to cztery narożniki i liny między nimi rozpięte. Wiemy też, że na początku nie było rękawic bokserskich, było to tak zwane zwykłe łapawice. Tata w tym momencie waży 42 kg, 43, czyli jest bardzo szczuplutki, przy wzroście 1,70 m, niedożywiony przede wszystkim. Teddy, wychodząc na zaimprowizowany ring, podaje Duningowi rękę, co wywołało zdziwienie u Niemca. Już po pierwszych sekundach walki Duning widzi, że ma do czynienia z zawodowym bokserem. Duning podniósł jego rękawice do góry. Można powiedzieć, Teddy wygrał tą walkę. Z relacji świadków, jak i samego Pietrzykowskiego, wiemy, że walka była fair play, a Polaka nie spotkały żadne przykre konsekwencje. Walka zwycięska zmieniła zupełnie jego życie. Przestał być numerem 77, stał się bokserem. W nagrodę za tą walkę był nie tylko chleb, ale też możliwość wyboru lepszego komanda, lepszej pracy. Pan Tadeusz bez jakiegokolwiek zawahania wybrał pracę w stajniach dla koni esesmańskich. Przede wszystkim dlatego, że wykonując tam pracę mógł ćwiczyć, po prostu zwykła praca była jednocześnie treningiem, natomiast miał też dostęp do pożywienia, które koniom esesmańskim dawano i mógł troszeczkę podreperować również swoje zdrowie, swoją tężyznę fizyczną. Pierwsza oficjalna walka w obozie koncentracyjnym Auschwitz była początkiem sportowej, bokserskiej karty obozowej historii. Od tamtej pory walki odbywały się regularnie, na początku na dziedzińcu kuchni, później też na przykład w esesmańskiej kantynie.
Budynek ma dwie duże sale. Duża sala ta ze sceną mieści prawie 2000 ludzi, także przy rozsunięciu stolików nie było żadnego problemu z ustawieniem ringu. Tym bardziej, że ten ring w zasadzie mógł być ustawiony nawet z czterech stołków. Na sali oficerskiej również ten ring się mógł znajdować, ale sądzimy, że było to na dużej sali. Większa ilość esesmanów wtedy mogła robić zakłady, mogła obstawiać mecze. Przed wybuchem II wojny światowej drugą obok boksu wielką pasją Tadeusza Pietrzykowskiego było malarstwo. Dlatego, że to malarstwo zaczęło się już dość wcześnie. W wieku 9 lat tata zapałał nieprawdopodobną ochotą malarską. Malował, rysował. Pewno gdyby zaczął studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, no ja to tak twierdzę, że pewno by żadnego obozu nie przetrwał, bo jednak to, co się zdarzyło w obozach i jego pasja z kolei pięściarska, bokserska, dały mu absolutny, no to był priorytet. To wygrał dzięki temu boksowi, wygrał życie. W dwudziestoleciu międzywojennym boks nie był powszechnie szanowaną dyscypliną sportu. Także rodzina i nauczyciele Tadeusza Pietrzykowskiego mieli problem z jego sportową pasją. Pseudonim powstał, można powiedzieć, na potrzeby, żeby tato mógł boksować. Żeby w szkole nie robiono problemów, tata zadecydowano, że musi sobie wybrać jakiś pseudonim. On oczywiście był zafascynowany Tadeuszem, Teddy Jaroszem z Ameryki i przybrał na potrzeby boksu, na potrzeby występowania w Legii ten pseudonim. W rodzinie był Teddy? W rodzinie był Teddy. Tak, w rodzinie był Teddy, wszyscy się do niego tak zwracali, można powiedzieć, nawet moja mama mówiła Tedek do niego. Historia Tadeusza Pietrzykowskiego jest najlepszym dowodem na to, że życie pisze najlepsze scenariusze. Obecnie trwają prace nad realizacją filmu pod tytułem Mistrz, który przedstawia losy legendarnego pięściarza w obozie Auschwitz. Była potrzeba czysto taka fizyczna zmiany. Tadeusz Pietrzykowski walczył w wadze koguciej. Do tego opowiadamy historię człowieka, którego przygniotły różne dolegliwości obozowe, w związku z czym tam jeszcze stracił na wadze, zanim zaczął boksować. Dwa, no jest to mistrz, przedwojenny mistrz Warszawy, człowiek, któremu wróżono świetlaną przyszłość, miał być mistrzem Polski, dwukrotnie startował, mimo młodego wieku startował już, ale niestety nie udało mu się zostać tym mistrzem Polski. Dopiero w obozie został mistrzem wszechwag. Od lat 40. XX wieku wiele się zmieniło. Boks, który znamy dzisiaj, wygląda już zupełnie inaczej. Zdecydowanie walka różniła się, aczkolwiek film rządzi się swoimi prawami. Próbowaliśmy odzwierciedlić jak najbardziej realne czasy tamtego okresu. Aczkolwiek mocny facet, twardy facet jest zawsze twardym facetem, niezależnie w jakich czasach żyje, a Tadeusz Pietrzykowski był jednym z najtwardszych i to staraliśmy się pokazać w tym filmie. Jego historia jest gotowym scenariuszem na film, tam sobie był twardzielem, który w zasadzie najlepszym, co potrafił robić, było pięściarstwo i wiedząc, że może tutaj pomóc wielu, wielu osobom odnaleźć się w obozie, robił to, co robił najlepiej. Mimo tragicznego doświadczenia, jakim było przeżycie obozu koncentracyjnego Auschwitz, Tadeusz Pietrzykowski nie przekreślił całego narodu niemieckiego. Jego historia i świadectwo pokazują, że nie oceniał innych po narodowości, ale po tym, jakimi są ludźmi. W każdym dostrzegał przede wszystkim człowieka. Jego stosunek do Niemców nie bazował na nienawiści, nie bazował na oczernianiu w jakiś sposób. Fakty z jego życia były faktami, to było bezsprzeczne, to było niepodważalne. Natomiast miał bardzo dużo przyjaciół Niemców, miał już w obozach i w Oświęcimiu. Po wojnie
utrzymywał kontakty z Niemcami, z Instytutem Maksymiliana Marii Kolbego w Meiningen na Bawarii, gdzie jeździł. To byli Niemcy, którzy chcieli dać świadectwo również tego, co było naprawdę. Mieli świadka historii, mieli tatę, więc który nie traktował ich z nienawiścią, prawda? Więc to bardzo cenili i bardzo ojca, tak jak powiedziałam, lubili, szanowali, korespondował z nimi. Teddy po wojnie wrócił do Polski. Był nauczycielem wychowania fizycznego. Przez całe życie malował obrazy. Doczekał też wolnej Polski. Zmarł 18 kwietnia 1991 roku, 8 dni po swoich 74 urodzinach.